Dzień dobry, jestem trener pierwszego zespołu w tym świecie, pan Krzysztof Rutnowski. Witam serdecznie. Trenerze, za pańskim zespołem wygrany bardzo ważny mecz. Może zacznę od takiego najprostszego pytania. Jak pan ocenia postawę zespołu w tym meczu? Bardzo ciężka, owocująca 3 punktami praca wykonana. Wiedzieliśmy, z jakim zespołem się mierzymy dzisiaj, z wiceliderem. I mieliśmy pod ten zespół plan na mecz. Zrealizowaliśmy go w jakimś stopniu, choć nie było to łatwe. Też tutaj trzeba docenić kunszt trenera Osińskiego, który gdzieś tam potrafił zmieniać swój plan na mecz pod to, jak my funkcjonujemy. I rzeczywiście momentami mieliśmy duże problemy, ale w konsekwencji, czy sytuacja bramkowa w pierwszej połowie, czy sytuacja bramkowa w drugiej, Tymka Majki, to jest gdzieś tam element naszego planu na ten mecz. Zespół go zrealizował i wygraliśmy mecz. To jest najważniejsze. Jakie atuty w grze drużyny Chemika Bydgoszcz udało się wyeliminować? Przede wszystkim chcieliśmy się mocno skupić na wyeliminowaniu najbardziej powtarzalnej rzeczy, czyli wprowadzeniu piłki przez półlewego środkowego obrońcę, bo wiemy, że robi to dobrze, zdecydowanie lepiej niż jego partner i gdzieś tą prawą stroną chcieliśmy te piłki odbierać. Jeśli nie zakładaliśmy tego skoku pressingowego odpowiednio, otwieraliśmy swoją prawą stronę i jak było widać w meczu, bardzo często czy Kuba Bolin, czy Marcin Drosz byli podwojeni. Też tutaj właśnie plus dla trenera Osińskiego, że przesunął Marcela Strzyżewskiego na tą stronę, żeby tą przewagę jeszcze zwiększyć. Najważniejsze, że na końcu jest 2-1, my wyciągniemy wnioski na pewno i pracujemy dalej. Trenerze, wiemy, że trener Osiński jest bardzo dobrym pana znajomym. Czy na taki mecz jest nawet ciężej się przygotować, wiedząc, że naprzeciwko będzie trener, który wie o panu bardzo dużo? Dodatkowo mnie to jeszcze motywuje. Uwielbiam rywalizację, powtarzam to zawsze, zawsze chcę wygrać, a jeśli mogę wygrać z bardzo dobrym kolegą, przyjacielem, jeszcze bardziej mnie to motywuje. Przed meczem wypiliśmy kawę, po meczu też nie będzie problemu, żeby wypić kawę. Przez 90 minut zapominamy gdzieś tam o przyjaźni, liczy się tylko zwycięstwo. Bardzo dziękuję, trenerze, za tą naszą rozmowę i życzę powodzenia w kolejnym meczu. Jest ze mną Jakub Węgrzyn w Da Świecie. Cześć. Kuba, strzelasz dzisiaj bardzo ważną bramkę, pomagasz zespołowi w odniesieniu bardzo ważnej wygranej. Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze się czuję. Cieszę się, że wykorzystałem szansę, którą dostałem od trenera i super. Dostajesz dzisiaj szansę gry w pierwszym składzie w tak ważnym meczu. No, na pewno była to spora dawka mobilizacji do pokazania się jak najlepiej. Tak, na pewno. Przygotowywałem się do tego meczu na pewno i cieszę się, że udało się strzelić tą bramkę. To jest już kolejny twój gol w tym sezonie. Również pomagasz zespołowi w odniesieniu kolejnego zwycięstwa i zdobyciu ważnych punktów. Czujesz się ważnym ogniwem w tym świecie? Czuję się ważnym ogniwem i mam nadzieję, że będzie tych występów jeszcze więcej. No a jeśli chodzi o grę całego zespołu, z przekroju całego spotkania, jak to wyglądało z boiska? Jak oceniasz grę całej drużyny w tym meczu? Wydaje mi się, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Na pewno było dużo zaangażowania i determinacji. I udało się wygrać. Bardzo dziękuję ci za tą rozmowę i życzę powodzenia w kolejnym meczu. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest ze mną trener pierwszej drużyny Chemika Bydgoszcz, Wiktor Osiński. Witam, trenerze. Witam serdecznie. Na początku, trenerze, chciałem zapytać o przygotowania do tego meczu. Jakie były założenia? Przyjeżdżaliście na teren lidera, który w rundzie wiosennej nie przegrał. Tylko jeden remis. Jakie były założenia na ten mecz? Myślę, że raczej standardowo pracowaliśmy. Jakby skupiamy się bardziej na naszych jakby działaniach modelowych. Wdrożymy tylko w piątek jakieś tam działania, które mogą być potrzebne w piątek. Oczywiście analiza jakby drużyny przeciwnej. Tak się przygotowujemy do meczu. Myślę, że dobrze się znamy i z trenerem i raczej ten styl jest też w Gdyni zmienny, więc no to są rzeczy powtarzalne. Mecz na początku z dużą przewagą w Gdy, przynajmniej optyczną, ale później w drugiej połowie doszliście do głosu, zdobyliście bramkę na 1-1, no i mieliście dwie ciekawe sytuacje, które mogły ten mecz zakończyć dla Gdy Świecie porażką. Czy teraz z perspektywy czasu widzicie, że gdybyście je wykorzystali, moglibyście dzisiaj stąd wywieźć 3 punkty? No za dużo czasu jakby nie było i ciężko jeszcze na chłodno to ocenić, bo są emocje. Sądzę, że po prostu w pierwszej połowie oczywiście jakby zgadzam się, że
że więcej w posiadaniu piłki była w DA, tylko do 20 minuty, 25 mieliśmy problemy z realizacją założeń jakby taktycznych. To na pewno ułatwiło jakby funkcjonowanie w DA w pierwszej połowie, bo założenia, które mieliśmy na spotkanie, bardzo dobrze realizowaliśmy w drugiej połowie, więc one były niezmienne tak naprawdę. Trochę dostosowane do tych działań oczywiście, które DA miała, ale te główne zasady, które mieliśmy realizować, to co dobrze funkcjonowało, to ja już przekazałem im przed meczem. Czy teraz po tym meczu czujecie, że macie jeszcze szansę wyprzedzić w DA i zagrozić jej awansowi? No bo wiemy, że przewaga jest już coraz większa, ale czy wy cały czas wierzycie i będziecie starać się każdy kolejny mecz wygrywać i gdzieś, żeby w DA jeszcze poczuła ten oddech na plecach? No wiadomo, że będziemy chcieli wygrać mecz, ale no nie oszukujmy się, w DA już awansowała z taką przewagą, no to musiałoby się jakby wydarzyć coś grubego, no jak... Nie ma o czym mówić, o tak, nie? My będziemy grali w każdym meczu o zwycięstwo, ale myślę, że w DA już awansowała. Oczywiście jakby matematycznie jeszcze nie, no ale to jest kwestia czasu. Ja życzę tych zwycięstw w następnych spotkaniach i dziękuję bardzo. No, dziękuję. Jest ze mną zawodnik Chemika Bydgoszcz Damian Rysiewski. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Na początek chciałem zapytać o przebieg meczu. Trener powiedział, że założenia, które sobie założyliście przed meczem, zaczęliście dopiero realizować w drugiej części spotkania. Czy wy też to czuliście na boisku, że w pierwszej połowie byliście troszkę zdominowani przez zespół w DA? Myślę, że no na pewno początek meczu był gdzieś tam pod dyktando w DA. My gdzieś tam zaczęliśmy łapać ten swój rytm tak od 20-25 minuty. Już tam zaczęły się pojawiać jakieś sytuacje, wymienialiśmy trochę więcej tą piłkę, więcej ruchu się pojawiło, dzięki temu grało się łatwiej. No myślę, że druga połowa to już zdecydowanie nasza przewaga, to my kontrolowaliśmy przebieg gry, stwarzaliśmy sytuację, mieliśmy dogodną sytuację na 2-1, niestety nie udało się jej wykorzystać. Później gdzieś tam niestety nasze błędy sprawiły, że w DA strzeliła 2-1 i ostatecznie to oni się cieszą ze zwycięstwa, a nie my. No właśnie chciałem zapytać, wielki pech mieliście przy tych dwóch sytuacjach, bo mieliście takie dwie klarowne sytuacje, z czego jedną bardzo klarowną. No i czy ten mecz potoczyłby się inaczej, gdybyście wtedy strzelili bramkę na 2-1? Byłoby taki dla Was to pobudzające? No na pewno byłoby pobudzające, motywujące, no tym bardziej, że gdzieś tam to już też była końcówka meczu. Niestety nie udało się, no taka jest piłka, trzeba patrzeć w przyszłość, wyciągnąć wnioski z tego meczu i dzisiaj pogratulować w DA, mimo że gdzieś tam w tej drugiej połowie ich zdominowaliśmy, to mimo to potrafili wygrać i no nie ma co ukrywać, w tym sezonie zasługują na awans, bo są po prostu najlepszą drużyną, no a my musimy pracować dalej, rozwijać się i tak jak powiedziałem, wyciągać wnioski i skupić się już powoli na przyszłym sezonie, choć oczywiście jeszcze zostało nam kilka meczy i każdy będziemy chcieli wygrać, żeby zakończyć ten sezon na jak najwyższym miejscu, oczywiście mówimy tu o drugim w tym wypadku, także to tyle chyba. Mówię, gdybyśmy strzeli na 2-1, pewnie by było inaczej, ale można grywać, no, nie strzeliliśmy, taki jest futbol i trzeba się z tym pogodzić. To ja życzę powodzenia w następnych meczach i dziękuję Ci bardzo. Dzięki.